Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Skyblock na serwerze Heatcraft. Słuchajcie, moja wyspa, no już powiedzmy jest wykończona tak jak chciałam, tylko teraz oczywiście zrodziły mi się nowe pomysły, co tutaj jeszcze można byłoby zrobić. Tak, tutaj sufit jest już cały oliściowany. Tak to nazwijmy. Tak, tutaj już wszystko jest skończone. Zaczęłam, słuchajcie, robić tutaj w koło. O, właśnie takie zielone placyki, że niby na tym drzewka rosną, a tak naprawdę zaraz wam pokażę, jak to śmiesznie wygląda. O, w ten sposób, bo jak drzewa wyrosły, to stwierdziłam, że w sumie po co one mają rosnąć na dircie, to znaczy wyrosły, no niektóre wyrosły, niektórym pomogłam, ale po co tam ma być dirt, jego i tak nie widać, a dirt mi się przecież przyda. Więc tutaj tak to teraz wygląda. Dobrze, czy coś jeszcze tu się na razie zmieniło? Chyba nie, a o Jezu, myślałam, że tutaj creeper mi na dachu stoi, a to jest bambus. No, a jeszcze ja sobie wymyśliłam, że a jakby tutaj te boki wziąć takie jakby jakieś, wiecie, z płotków, jakieś tutaj boki i takie wzory porobić, mogłoby to ciekawie wyglądać. W ogóle przeniesiemy się jeszcze do mojego sąsiada i zobaczycie, jak od niego widać moją wyspę i jak to fajnie wygląda. No i jesteśmy, słuchajcie, u mojego sąsiada. Ja nie pokazuję jego niku, bowiem nigdy go nie spotkałam. Nie wiem, czy chcę, żeby było upublicznione, jak on się nazywa. Jeżeli wy wiecie, no to fajnie. Ja osobiście nie będę tego pokazywać. Więc patrzcie, moja wyspa z daleka wygląda właśnie tak. I to wygląda niesamowicie. Czekajcie, bo ja sobie mogę chyba włączyć. Tak. Patrzcie, bardzo fajnie to wygląda i stąd właśnie jak wszedłem tutaj stałam, tak pomyślałam, jakby tutaj właśnie jakieś takie wzory z płotków jeszcze porobić. Może jeszcze też to wszystko obrosnąć lianami, bo na razie tylko dół mam obrośnięte. To mogłoby całkiem ciekawie wyglądać. No, jeszcze jest opcja tej kuli tam w środku, tak jak wcześniej wspominałam. Tak, ale tutaj no, tu to fajnie, bardzo fajnie wygląda. Czekajcie, ja sobie mogę przecież kawałek jeszcze podlecić do siebie. No, podoba mi się strasznie, że nagle stało się tutaj tak zielono na tej mojej wyspie. No i właśnie stąd zastanawiam się jeszcze tutaj nad lianami. Ewentualnie, wiecie co, zastanawiam się, czy tutaj, jak są te, w ogóle wróćmy na wyspę. No, więc chodzi o to, że jak są tutaj te pomosty, a tu to. O, to też o tutaj, żeby drzewka sobie ponasadać, ewentualnie tutaj na samym tym płocie, to znaczy płocie, zrobić właśnie taki płot, jak jest na dole, żeby też tutaj było zielono. Bo właśnie strasznie mi się podoba połączenie kobla i zieleni. Co prawda może drewno też by tu swój klimat dało, ale tak do końca nie wiem, umówmy się. No, więc na razie idziemy w tą stronę. Wiesz, nie wykończałam, jakoś chwilowo nie mam do tego serca. A co jeszcze? Właśnie najbardziej mnie teraz tutaj te wzory takie zastanawiają. No, zobaczymy. Dobra, na razie, słuchajcie, idziemy rozdać kilofiki, tak? I wezmę sobie też 3 ziemniaczki i pójdziemy sobie dzisiaj też na port. Chcę zobaczyć, czy są jakieś nowe, godne uwagi sklepy i ewentualnie tam ziemniaczki sobie zostawimy. Dobrze, a na razie tak, pierwszy kilofik wędruje do Marcin03, tak? Jakie te koty moje są głośne. O, widzę, że początki wyspy są tu, znaczy no to nie są takie początki, ładnie tu już sporo rozbudowane. Dobrze, tak, tu, że co? A, tu, dobra, tu jest hoperek. Nie, bo przeważnie jest za tabliczką. Albo mi się coś uroiło. Dobrze, no. Ciekawy pomysł na drewniany mob grinder. Jakoś nigdy nie wpadłam na pomysł, żeby robić mob grinder z drewna. Nie wiem w sumie dlaczego. Aż tego wszystkiego się najem. Dobrze, w każdym razie Marcina pozdrawiamy. I wybieramy się teraz do Aris. O, tutaj się wybieramy. Dokładnie tu. O, jest konik. Dzień dobry. No, wysepka też już powoli się rozbudowuje, widzę. Co tu będzie? Witaj wkrótce sklep. Okej, okay. I tu są podpisy. Okej, okay. Proszę bardzo. Masz jakąś ścianę z podpisami? Czy coś bym sobie popatrzyła? Co już tutaj jest? O, papugi są. Satrunowa i plus ściana podpisów. Czyli mam rozumieć, że to. Czy na górze? A sobie pozwiedzam, bo sobie mogę, prawda? Tutaj tak. Tu chyba będzie salatrana. Co tu dali?
Tu będą enchanty. Okej, okay. Fajnie. Fajnie, spoko. Bardzo fajnie jest właśnie, jak ktoś ma od razu plan na całą swoją wyspę, bo moje plany to się tak powoli rodzą w tej całej wyspie. No, ale to tak, tak wygląda. Dobrze, pozdrawiamy serdecznie i idziemy teraz do Kamul... Raz, dwa, trzy. No. A też w ogóle skończył się właśnie konkurs świąteczny, więc myślę, że w kolejnym odcinku sobie odwiedzimy zwycięzców tego konkursu, zobaczymy. Może coś tu kiedyś znajdziesz, tu podpisy. Dobrze. Spodnie elfa. O, właśnie, ostatnio znalazłam przez przypadek saneczki. Ktoś wyrzucił... On jest nielegalny. A, Tim Grzybowa i ciasto murzynek. Ktoś wyrzucił, słuchajcie, saneczki koło skrzyni. Nie wiem dlaczego. No i mam w domu saneczki. Dobrze, ja sobie może tu tak pozaglądam. Całkiem ładnie tutaj. Sprawda, ja nie umiem odnajdywać się w takich magazynach, że wszystko jest na kupie. Ale... Dobrze, co tu jeszcze mamy? O, mogę sobie wyżej wyjść. Bardzo ładny domek. Uwielbiam takie dachy. I koteczek. Dzień dobry. Moje koteczki mnie już męczą, to znaczy męczą. Strasznie głośno miauczą. O! Pumpernikiel. Bardzo wyczułem, jak się nazywają wszystkie. A pan? Zenek. I... O, Jopik znalazł token, gratulujemy. I Ryszard. Dobrze. Tutaj można było przyjść o z tym pohandlować, bo takiego gościa nie mam, tego mam. I rybaka w sumie też mam. No. Nie no, naprawdę zacna, ładna wyspa. Dobrze. To tak, my teraz idziemy na port. O Jezu. Jopik, jak mi przykro. Ale może dostrzeżysz pierwszą gwiazdkę. Tak, bo chciałam zobaczyć, jakie są tutaj nowe sklepy. Czy coś nowego jest? O, tego chyba nie znam. Tego też nie. Tutaj albo kojarzę Nika, albo w sklepie byłam. Tu byłam. Tu też kojarzę. A tu? Tu nie kojarzę. Tu ostatnio byłam, dawałam podpis. A to? Tego też chyba nie do końca pamiętam. Dobra, to zaczniemy sobie stąd. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. Dzień dobry. O, na pewno tu nie byłam, bo nie poznaję. Fajny motyw z tą wodą. Podwodna baza. Piasek tani, fajnie, znaczniki. Dobra. W ogóle, o, przeczytajmy. Sklep najładniej wygląda w jasności. Sorry, ja zawsze muszę mieć wszystko mocno, mocno jasno. Mam grindaj świnki. Potworności, dobrze przeczytałam. Musiałam się aż zastanowić. Aha, wyrzutki potworowe, jak ja to nazywam. O, dzień dobry. Nie, idź. Chyba, że w creepera trafisz. No, ale tak to się kończy. Trzeba było creepera najpierw troszkę uszkodzić. Dobrze, co tu dalej mamy? Tutaj jeszcze zamknięte. Tu są świnki. Właśnie, ja się zastanawiam, czy sobie nie kupić... sobie nie kupić jeszcze jednego spełnera świnek, bym sobie swoją ubojnię miała. Bo tak to przeważnie u Denashiego ubijam, czy u Stacha, a tak to bym miała swoje. Jakie fajne. Zawsze tak myślałam, żeby zrobić sobie w końcu akwarium w Minecrafcie, czy u siebie, czy tutaj gdzieś. A jakoś nigdy zebrać się do tego nie mogę. Dobrze. Fajna ściana. Naprawdę. Ciekawe, dobrze, co tu jeszcze mamy? A diamenty w skupie tym na sprzedaż są? Tutaj naprawa, szczęście, dobra, czyli tu są książki. No tutaj lapis, zobaczyłem, tak mnie zainteresowało, czy są diamenty gdzieś tutaj do kupienia. No, diamenty zawsze, wiecie, potrzebne. A, i właśnie, o, właśnie takie saneczki mam. Co jeszcze wam miałam powiedzieć? O, tu, darmowe fanty? Dzięki. Dirta dostałam. Oj, Dirta, kobla. Aha, tutaj takie budowlane rzeczy. Właśnie, ulepszyłam sobie już, słuchajcie, generator na kolejny poziom. Co tutaj jest? Ziemniaczki są ode mnie z reguły. Ale mój jest taki ładny. O. To zapodamy. Mam rozumieć, że jest zapełnione? No to jak jest zapełnione, to ja sobie zrobię tak. O. Może kiedyś zobaczę.
Nie wiem, może gdzie tutaj to mogłabym przyczepić, będzie tutaj. Najwyżej sobie przyczepię gdzieś kiedyś tutaj, przyjdę sprawdzić. Dobra, wróćmy jeszcze raz na port, bo ja chcę sobie zobaczyć właśnie jeszcze jeden sklepik tutaj. Tego nie kojarzę właśnie. A wypadałoby takie rzeczy znać, że tak powiem. Daski. Bo tak się zastanawiam, czy... Nie, Dawidku kojarzę. O! Tutaj jak ja już widzę cytatę, a diamentów nie ma. No, udało mi się, słuchajcie, zebrać 8 bloków, 8 albo 7. 7 chyba bloków diamentów sama uzbierałam, a resztę sobie kupiłam i ulepszyłam właśnie generator. Jak będziemy zaraz na mojej wyspie, to wam pokażę. O, to było ostatnio w okazjach. No, będę musiała tego... Zimniaczki. Będę musiała zaraz pójść zobaczyć okazję, bo akurat tak mi się... Wow! Zdarzyło, słuchajcie, że w weekend nagrywam, to dzisiaj są okazje. To sobie zaraz zobaczymy, co w tych okazjach dają. O, płytę dostałam. Dobra, bo ja przy tym będę mogła spędzić cały dzień. Ja tak mam. Jak zacznę sobie klać potworki, to jest takie dość miłe i przyjemne. Fajnie krzesła zrobione. Dobrze, tu mam rozumieć, są podpisy. Dobrze, to jeszcze, to jeden ziemniaczek, żebym jeszcze tym ziemniaczkiem umiała trafić. O, ziemniaczek się ten zmieścił. Dobrze, to tak, mam jeszcze jednego ziemniaczka. Wejdźmy jeszcze raz na port. Nie wiem, czy tam... Jest jakiś sklep, którego ja nie kojarzę. Zaraz zobaczymy. Tego kojarzę. Tutaj coś było, co mówiłam, że nie wiem. O, ten chyba. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, to jakiś ranking powinien być, czy jakaś taka tablica, że nowe sklepy, czy coś. Nie wiem. Ja tu lamę słyszę? Może i tak. Tutaj są podpisy. Sklepu nie kojarzę, to zostawiam. Tak, na zachętkę. Grzybki. O, bałwanek. Staszek. Ostóż Staszek przypałętał się tutaj. Jakby nie mógł. Po ile ten? 125, okej. Okay. Jakby nie mógł, słuchajcie, domu się... Co temu koteczkowi dolega? Ja, jaki biedny. Weź ty coś z tym zrób, bo zabiorę tego mojego ziemniaczka stąd. Nie wolno tych kotków targać. No. No tak na tej samej zasadzie trzymam kota za ogon, on sam się ciągnie. O matko. A czegoś takiego na tej wyspie się nie spodziewałam. Aż się najem. Proszę mi z tym kotem coś zrobić. Ja sobie aż zapiszę zaraz na karteczce, że ja tu mam sprawić, czy kotek jest uwolniony. Bo sprawdzę, zobaczę, że sprawdzę. Dobrze. To tak, wróćmy na moją wyspę teraz. Bo tak, chcę wam właśnie generator pokazać. Nie, to nie generator, tylko ulepsz. W ogóle tak sobie ostatnio kminiłam, że miałam zapisane, słuchajcie, w pliku wszystkie komendy, które potrzebuję na początku, a teraz już do tego pliku aż nie zaglądam i sama kojarzę. Tak, oto sobie ulepszyłam. No i mój poziom wyspy jest teraz 200, a bonusy będą od 400, więc ja teraz sobie zbieram na gąbki i tutaj macie od 400, potrzebuję 20 bloków diamentu. I 400 tysięcy. No ja teraz mam 200 tysięcy, z tego co pamiętam, tak. To z kasą nie będzie problemu. Zaraz sobie jeszcze pójdziemy na plac. O, 4 bloki sobie kupimy, bardzo ładnie. Jeszcze gdybym częściej ogarniała, słuchajcie, handel z wieśniakami, na pewno byłoby szybciej, lepiej i sprawniej. No, tutaj ogólnie z samym generatorem nic się nie zmieniło. Ja co prawda 3 razy go już zdążyłam rozwalić, ale on jest nadal tak samo wydajny, jaki był. I jestem naprawdę z niego zadowolona. Dobrze, teraz tak, idziemy na plac. Dzisiaj taki troszkę wycieczkowo, to znaczy wycieczkowo, zaganianie bardziej, bo wycieczkowo to było ostatnio. A tutaj panowie, nie, tutaj idziemy. O! Siema człowiek! A, Hedre! Pozdrawiamy! Dobrze, kupimy sobie diaksów 4. I czekajcie, bo właśnie jest weekend, to są okazje. Co weekend są tutaj okazje, więc jak coś... Głowa Mikołaja, Boże, 10 tysięcy. Ja bym chciała.
Po co mi w ogóle dzwon? O, co tu jeszcze jestem chciała? Stąd nic. Dobra. Opłaca się, dobrze. To dobrze wiedzieć, tylko tak złoto, tak troszkę średnio. Redstone i to bym bardziej posprzedała. Dobra, głowa Mikołaja, no chciałabym, a szkoda mi pieniędzy. No 10 tysięcy piechotą nie chodzi, prawda? No. A tam kto ucieka? I tak pozdrawiam. Dobrze, ja sobie zajrzę do skrzynek, ale mi się wydaje, że jeszcze dla mnie nic nie ma, bo nie minęło 24 godziny, nie? Od kiedy sprawdzam ostatnio skrzynki. O, w ogóle wiecie co odkryłam? I ja tutaj do administracji składam podanie o wsadzanie ludzi do więzienia, jeżeli ktoś 5 razy poskacze po rabatkach, bo jest nie skacz po rabatkach. Ale co z tego, nie deptaj kwiotków. Tylko sobie można, o widzicie, można sobie skakać, jest ostrzeżenie, ale nic z tego nie wynika. A jak ktoś 5 razy by to złamał, żeby wyszedł do jaila na, nie wiem, 5 minut, to byłoby takie pocieszne. Nigdy nie byłam w jailu i nie zasłużyłam. A tutaj takie, wiecie, łamanie zasad, takie prześmiewcze. No, w ogóle gdzieś przez przypadek raz skoczyłam na te kwiatki i ten komunikat mi wyskoczył i tak serio, ale co się stanie? I dosłownie z 5-10 minut skakałam po tych kwiatkach, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś się stanie, a się nic nie stało. No, więc lekko zawiedziona byłam i wnioskuję o to, żeby jednak coś tutaj się stawało. Dobrze, czekajcie, bo... A, bo tutaj panowie są na te, dobra, okej. A pan? Serio, za jabłka można mieć szmaragdy? Czemu ja o tym nie wiedziałam wcześniej? To ja tyle jabłków mam i przeważnie jabłkami się żywię. Dobra, wracamy na wyspę. Musimy sobie rozbić nasze diaksy. No, jakby dobrze poszło, słuchajcie, dwa bloki. Można byłoby wyciągnąć, ale to jakby dobrze poszło. No nie poszło, wyszło na jeden blok. A nieraz tak mam, że od razu po 4 wypada i jest fajno. Dobra, za to mamy pierwszy blok diaksowy, niech sobie będzie tu. I tak, chciałam zobaczyć na dzisiaj jeszcze zadania. Co dzisiaj tutaj dają? Drwal, bardzo lubię to zadanie. Ahoj, też je bardzo lubię. Farmer, 16 bloków ziemi. To ja bym chciała. 50 sadzonek brzozy i świerku mam. 50 endermanów. O, ale macie, na przykład ubijać endermany jest nieraz zadanie chyba, że tylko 5, ale macie, tutaj jest aż 50 i tylko 200 hajsu, to tak się troszkę nie kalkuluje. 8 łososi za 300. O, możemy połowić. Słuchajcie, nawet nie wiem, gdzie jest moja wędka. Zaraz. O, i to są właśnie sanki. W ogóle jakby ktoś chciał, to sprzedam. Bo ja ogólnie nie potrzebuję, ale jakby ktoś chciał, to proszę ten pisać w komentarzu, to ja z chęcią odsprzedam. Się jakoś na serwerze skontaktujemy. Dobrze, ale wiecie co, może jeszcze zanim ja tutaj... Jak ja nie lubię, jak mi się fly wyłącza. Zobaczmy, co tu... Trzeba zbiory najpierw zebrać. Ja musiałam... Tak widziałam, że coś tu... się przypałętało. Muszę albo rozmnożyć, słuchajcie, wszystkie owce maksymalnie, żeby więcej się nie dało zespawnić na wyspie, albo co? Bo to już ludzkie pojęcie z tymi zwierzętami przychodzi tutaj. Wiecznie, jak nie owca, to świnia, to krowa. A jakbym chciała na przykład konia nowego, no to ja po co? No. A, i też się zastanawiam, słuchajcie, bo tutaj, to chyba z Dynasim rozmawiałam, podsunął mi fajny patent, żebym sobie raz na jakiś czas kupowała ulepszony albo epicki klucz. Musiałabym wejść tam zobaczyć w punkty, zresztą zaraz to zrobimy. No i jeżeli udałoby mi się wylosować elytrę, to elytra jest warta na sprzedaż 500 000. No, a ja taką kasą bym tutaj naprawdę nie pogardziła, więc zastanawiam się, czy czegoś takiego nie uskuteczniać, bo tych punktów no sporo mam. Czekajcie, punkty. Proszę, ja mam obecnie 62 tysiące punktów, a rozchodzi się o epicki klucz, tak, bo on jest za 10 tysięcy punktów. No, ale tylko też muszę pilnować, żeby mi wystarczyło punktów tutaj. A tu punktów trzeba 60 tysięcy, więc na razie podziękuję. Ostatnio losowałam z epickiej,
to mi wyskoczyły butelki Expo. Gdzieś chyba nawet w skrzynce teraz, jak szukałam wędki, to mi mignęły. No, więc na razie mam taki zamysł, że tutaj sobie będę grała. Jak będę miała nadwyżkę tych punktów, to sobie właśnie albo kupię nowy spawner, żeby mieć własną prywatną ubojnię. Jejku, najedź się wreszcie i przestań chrupać te marchewki. Miałam mówić rzodkiewki po wczorajszym odcinku, no ale dobra. W każdym razie. Albo sobie ten spawner kupię, albo będę właśnie szła w te epickie klucze, żeby sobie tutaj spróbować w ten sposób zarobić. No. Ale to powoli, to jeszcze powoli z tym wszystkim. Na razie też zbieramy sobie właśnie emeraldy, zbieramy sobie diamenty. Jak ja już będę, wiecie, ostatnio właśnie liście porozwalałam, będę musiała to ponaprawiać. Jak już będę tak, nie wiem, pewnie w połowie tych bloków diamentowych, bo tam teraz trzeba ich 20, i będę dobrze z hajsem stała, to pewnie sobie resztę diamentów kupię. No, jeszcze właśnie muszę gąbki sobie załatwić, żeby mieć ten 400 poziom wyspy. No teraz mam, czekajcie. A, to poziom kopania. O, to jest 19, o, zaraz 20 wbije, trzeba stanąć pokopać trochę. Jest level bodajże. Tak, 200 mam. To dobrze mówiłam, no. Więc właśnie najpierw trzeba zwiększyć poziom wyspy, a potem poziom generatora. I wtedy ja już będę w sumie ustawiona, już tutaj wszystko będę praktycznie miała. Będę mogła tylko sobie gąbki dalej farmić, żeby zwiększyć sobie do 700-nego, chyba dobrze powiedziałam, poziomu wyspy, żeby już mieć maksymalnie wszystko. Chociaż powiem wam, zaraz jeszcze jedną rzecz zrobimy, zanim pójdziemy łowić. Mianowicie pójdziemy sobie... Czekajcie, ja mam jeszcze miejsce, dobrze. Pójdziemy sobie trawę sadzić. Właśnie, że obecnie już generator dość sporo mi tej trawy daje. Tak na pełny ekwipunek, jak stanę i kopię, to na pełny ekwipunek średnio mi wychodzi 4-5 dirty, więc to nie jest źle, muszę wam powiedzieć. Właśnie, powinnam też zacząć znowu zbierać wełnę z owiec, bo to też dodatkowy hajs. A to też jakoś, nie wiem, porzuciłam ostatnio. Nie wiem dlaczego. Jakoś mało atrakcyjny mi się to wydaje. Dobra, to sobie wrzućmy tu. Jeju, a pamiętacie czasy, jak opłacało się płyty ciągle farmić? Tak, ja te czasy jeszcze tu pamiętam. Jak ktoś gra od niedawna, no to nie pamięta i duszę go nie boli. Dobrze, tak, chciałam tu... Patrzcie, ja mam 30 dirtu, 32 uzbieranego, a ostatni raz jak bawiłam się tym dirtem, w sensie tutaj to wysadzałam, to miałam 1,5 staka, więc całkiem nieźle. Dobrze, ogólnie jak widzicie też tutaj podoświetlałam sobie, bo mi się za dużo jednak potworów spełniło i mnie to denerwowało, więc teraz to sobie obsadza, a potem jeszcze tutaj sobie porobię płotki żelazne. Tylko jedna rzecz, muszę sprawdzić, czy na żelaznych płotkach da radę ustawiać pochodnie. Bo jak nie, to będą płotki najprawdopodobniej albo kamienne znowu, albo żelazne. Nie żelazne, tylko drewniane. Ale to już się zobaczy. Tak teraz jeszcze patrzę, na ile mi tutaj teoretycznie tego wystarczy. Teoretycznie tak na 2, a w praktyce się zobaczy. Tutaj bym ziemię pożyczyła. Dziękuję. Dobra, mamy 2. O, niech się sadzi. Tutaj trzeba oddać 2. No, myślę, że do kolejnego odcinka, jak dobrze pójdzie, to już wszystko tutaj będę miała osadzone. Jeszcze mówiliście, żeby w koło tego poobsadzać róże. No, zastanawię się, bo w sumie te róże ciągle na mączkę kostną przerabiam, a z mączki kostnej i tak nic nie robię, więc myślę, że coś z tego mogłoby być. Dobrze, jeszcze tu. Patrzcie, jak idealnie. Idealnie się zrobiło. O, a tu jednego brakuje. No i co ja teraz zrobię, bo teraz tam nie będzie już idealnie. Dobra, tego nikt nie widział. No. A tutaj idealnie nam wystarczyło. O, dobra, dosadzone jest. No, dajcie mi też koniecznie znać, czy robić tutaj takie jakby wzory z tego. Tylko teraz, czekajcie, niech ja jedną rzecz sprawdzę. Bo... Dobrze, wzory byłyby tylko odtąd w górę, aż do sufitu, bo tutaj widzicie, z drzewami by to się stykało, co nie do końca jest fajne.
No nic, no muszę to jeszcze tą kwestię przemyśleć. Jeszcze kwestia szklanej kuli, słuchajcie, to już jak ja będę miała tu grube hajsy, no bo szkło czy piasek to nie jest, tanie rzeczy to nie są, no. Niektórzy na tym serwerze to wiedzą, ile to kosztuje. Ja wiem, że nie jest to tanie, no. I tylko tyle. Co my dzisiaj mamy łowić? Łososie, tak? Łososie to są te ciemne, tak? Bo te normalne, jasne to pstrągi. Dobrze, że ja tak bardzo w ryby umiem. No, no teraz wiecie, no okres rybny, śledzie, karpie, no to człowiek zna. Ale karpi, umówmy się, nie jem. U mnie najlepsza ryba do jedzenia to jest filet. Umówmy się. No i śledzie, bo śledzi to ja żyć nie mogę. No, ale to tak wiecie, to tak samo jak z kapsem. No, coś, o, jeszcze zaraz tutaj sobie zajrzymy do mojej golemiarki, czy tam coś się naprodukowało, chociaż ja tak latałam po tych wszystkich wyspach, że prawdopodobnie za wiele tam nie ma, o ile cokolwiek tam jest. O, poproszę rybkę, jeszcze jedną. O, właśnie to mamy, a to jest łosoś. Dobra, golemiarka widzę działa, ale tak, zadania, to co ja mam tam złowić? No, jedno się złowiło. A, łososie. Skąd ja dorsza wymyśliłam? Czy pstrąga? To jest dorsz. A pstrąg? Nie, no ja lubię bardzo pstrąga, to może i stąd go wymyśliłam sobie. Dobra, o, tu się całkiem ładnie zebrało. O, to czekajcie, jak mamy te kwiatuszki, to ja sobie pójdę, zobaczę, jakby to wyglądało. W sumie powiem wam, że to troszkę jeszcze ładną, inną kolorystykę robi, więc możecie dać znać, czy te kwiatuszki na pewno robi, czy nie. O, i w sumie nie, bo tutaj i tak się zespałni zwierzę. Nawet te kwiatki będą stały. Bo wiecie co? Często, o tutaj mi się coś spełni. Któregoś razu ja tutaj przychodzę, patrzę, a tu świnia zaklinowana w krzakach jeszcze pod tym blokiem, matko. No, więc tak. No, ale krówki trzeba byłoby jeszcze rozmnożyć, te trzeba byłoby. Może postać, że świnek więcej było, żeby tam się nie spełniły? Nie wiem, pomyślę nad tym. Dobrze, kochani, ale myślę, że skończymy sobie na razie ten odcinek. W kolejnym, tak jak mówiłam, prawdopodobnie pokażę zwycięzców zimowego konkursu z trybu Creative. I co więcej, nie wiem, zobaczymy, ile ja tutaj zdziałam do kolejnego odcinka. Tak więc na razie żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!